Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 19 sierpnia 2023 roku. Orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Drogie dzieci, dajcie mi swe dłonie, a ja zaprowadzę was do mego Syna Jezusa. Idziecie ku przyszłości, w której niewielu pozostanie mocnych w wierze. Zginajcie kolana na modlitwie, bo tylko w ten sposób możecie znieść ciężar prób, które nadejdą. Znam każdego z was po imieniu i przybyłam z nieba, aby wam powiedzieć, że jesteście ważni dla realizacji planów Boga. Swoim przykładem i słowem dawajcie świadectwo o miłości Jezusa. Przyjmijcie Jego Ewangelię i nauki prawdziwego magisterium Jego Kościoła. Bądźcie uważni, aby nie dać się zwieść. W Bogu nie ma półprawdy. Żyjecie w czasach gorszych niż czas potopu. Zwróćcie się do Tego, który was kocha i czeka na was z otwartymi ramionami. Nie zapominajcie o sobie. Wasze zwycięstwo jest w Eucharystii. Dalej, bez lęku, ja będę się modlić za was do mojego Jezusa. To jest orędzie, które wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.